Cześć, witam na moim kanale. Dzisiaj opowiem Wam o, już pewnie słyszeliście we wcześniejszych filmach, moim nowym akwarium. Jest to większe akwarium. A dlaczego zmieniłem na większe akwarium? Nie dlatego, że moje wcześniejsze akwarium było za małe, ale o tym powiem Wam w dalszej części filmu, co było powodem tej zmiany. Także zapraszam na film o tym oto akwarium. A oto i one. Zobaczcie, stoi, czeka i się doczekać nie może. Na chwilę obecną nie mam za bardzo czasu, żeby bawić się dwa dni w przekładkę, ale ten dzień kiedyś przyjdzie i tą przekładkę zrobimy. Ok, akwarium 100 galonów, czyli 100 galonów to jest 380 litrów. Wymiary to jest 120. Szerokie, głębokie na 60 cm i wysokie na 50 albo 51 cm. Dość spore, co? Jak dla mnie wygląda ogromnie. Szkło, z jakiego zrobione jest to akwarium, jest to niby szkło o niskiej zawartości żelaza. Tak firma reklamuje to szkło, zobaczcie. Jest ono grubości, pozwólcie, że zmierzę, bo nie zmierzyłem tego wcześniej. Ok, szkło o grubości 15 mm, czyli dość grube to szkło. I zobaczcie na wykończenie. Wiem, że fokus się rozjechał, teraz jest. Naprawdę wykończenie tego szkła, wszystkie szlify, wszystko na naprawdę bardzo wysokim poziomie. Ja ogólnie z jakości jestem zadowolony. No może nie do końca pod względem wcześniejszego akwarium. Już Wam mówię, o co chodzi ze wcześniejszym akwarium. Wcześniejsze akwarium, czy to co jeszcze funkcjonuje, jest to mniejsze akwarium 75 galonów. I powiem Wam, o co chodzi. Dlaczego zostało to wymienione na gwarancji? Tutaj, jak widzicie, jest szyba i tutaj fokus, gdzie jesteś? No właśnie. Jest szyba i tu jest wklejone wewnątrz, nie wiem, czy to jest lakobel, czy jakiś rodzaj czarnego plastiku, po prostu, żeby zrobić czarne tło. Więc oni to wklejają na jakiś klej, silikon. Właśnie to czarne tło wewnątrz akwarium. I we wcześniejszym akwarium prawie po roku czasu zauważyłem, że właśnie ten plastik wklejony wewnątrz na środku się wybrzuszył. Taka buła tu się na środku zrobiła. Jak przykładacie coś płaskiego, to normalnie lata bardzo, bardzo na boki. Dzięki temu to akwarium zostało wymienione w ramach gwarancji na to nowe. Mogli mi to wymienić na taki sam wymiar 75 galonów, rozmiar, ale miałem możliwość wyboru tego większego, po prostu musiałem dopłacić różnicę pomiędzy tym akwarium a tym wcześniejszym. Jest to firma Innovative Marine, amerykańska firma, która robi te akwaria. Tu możecie zobaczyć, nawet troszeczkę design zmienili. Tutaj jest napis. Nie wiem, czy go zobaczycie, czy kamera mi to wyostrzy. Powinna wyostrzyć. No dawaj, 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 dawaj. Dzisiaj... Patrzcie, nie chcę. Nie chce mi wyostrzyć kamera. Zaraz coś na to poradzę. Okej. Tak. Zmienili to niedawno i wcześniej była po prostu zwykła naklejka przyklejana na szybę, a teraz ten napis, uwierzcie mi, jest w środku w szybie. Zatopiony. Od góry może Wam to pokażę. Jest po prostu w środku.
Nie wiem, jak oni to robią, czy jakoś laserem to wypalają, czy ten napis podczas produkcji tam umieszczają i produkują szybę. No fajne, fajnie to wygląda, taki napis zatopiony. Zobaczcie, czarny silikon, dość ładnie położony. Dwa powroty, jeden, drugi, tutaj jest kratka spływu i już widzę, że ta kratka jest po prostu, jak dla mnie, za mała. W tym wcześniejszym, w tym mniejszym akwarium, co jeszcze funkcjonuje, to powiem wam, że muszę często czyścić tą kratkę, bo wystarczy, że kilka tych rowków gdzieś się przypcha jakimś glonem i już ta woda się spiętrza. Także często trzeba to czyścić lub, jak z tego co wiem, niektórzy po prostu wyłamują co drugi ząbek i wtedy ta woda po prostu spływa łatwiej i się tak nie spiętrza. Czarne tło na jakaś czarna gąbka, podkład. Przyszło to z akwarium. Jednej rzeczy żałuję, że nie ma w zestawie, to jest siatka na wierzch. Niektóre firmy, sprzedając akwaria, mają od razu tą taką siatkę na akwarium, żeby ryby nie wyskoczyły. Ta firma tego nie daje. Tutaj na zewnątrz jest overflow box. Zobaczcie. Przykrywka. Spływ. Drugi spływ. I trzeci w razie W. Tutaj jest to szkło wycięte. Nie wiem, czy to laserem wycinali, czy jakimś waterjet, ale jest fajnie zaokrąglone tutaj na rogach to szkło. Nie tak prosto, wiecie, na chamsko wycięte, tylko fajnie to wszystko wykończone. Także ja zawsze chciałem mieć takie akwarium, żeby ten overflow box był na zewnątrz, nie jakiś tam komin wewnątrz. Nie lubię tego, bo zajmuje to miejsce. Tutaj całe akwarium macie dla siebie albo dla ryb. A to stoi na zewnątrz i nikomu nie zawadza. Przyłącza, nie wiem, to są chyba jednoinczowe. Naprawdę, tutaj są całe specyfikacja. Znowu fokus, mamy cię. Wymiary podane w inczach. Nuvo. EXT 100, czyli 100 gallons, 100 galonów. Także naprawdę akwarium prezentuje się zacnie i pewnie mi powiecie, że to szkło nie jest tym szkłem low iron. Też tak podejrzewam, że to nie jest, pewnie jest jakieś tam po części, ale nie jest w 100%, bo te szkła low iron powinny być naprawdę takie lekko niebiesko-błękitne. Tutaj ewidentnie jest to szkło zielone, czyli nie jest takie full OptiWhite. O, już znalazłem tą nazwę, OptiWhite. Producent się chwali, że to jest właśnie szkło OptiWhite. Jak dla mnie ono nie jest w 100% OptiWhite. No ale, co zrobić? Pewnie interesuje was cena takiego akwarium. Nie wiem, czy w Polsce te akwaria są tańsze czy droższe. Ciężko jest mi ocenić to. Ale tutaj w Stanach to akwarium, jeżeli chcecie kupić, musicie zapłacić 1300. Ciągle SMS-y przychodzą. Sorry za to. Za to akwarium w Stanach trzeba zapłacić $1300 plus podatek. Sławny podatek, który nie jest tutaj doliczany z ceną, czy jest doliczany później, także cenę widzicie 1300, do tego podatek, nie wiem, 8% czy ileś, także prawie że stówkę trzeba będzie więcej dopłacić. 1300 z groszami, że tak powiem, przeliczcie sobie razy dolar, 3,70, tam 4 zł, nawet już nie pamiętam po ile. Także taka kwota wyjdzie dość sroga, przeliczając na polskie złote. Dajcie znać w komentarzach, ile takie akwarium około 380 litrów, tak ładnie wykonane, w takiej grubości szkła, 15 mm
ile w Polsce może kosztować. Tak nawet z ciekawości ciężko cokolwiek znaleźć w Polsce, żeby jakiś sklep z takimi akwariami. Także jak macie możliwość, kupowaliście takie akwarium, czy zamawialiście gdzieś, to ile płaciliście za samo szkło? Bo to jest samo szkło. Także taki krótki filmik, a nie taki krótki, 10 minut, odnośnie mojego nowego szkiełka. Teraz kolejny filmik będzie z przekładki tego i no niestety męka, dwa dni myślę, że tak na spokojnie się zajmie, żeby to wszystko przełożyć. Także dzięki za oglądanie, trzymajcie się i widzimy się w kolejnym odcinku, filmie. Cześć!